Chciałem pogratulować koledze sukcesu w locie z Barcelony w 2012 roku. W naszym klubie kolega uzyskał wynik bardzo ładny, mimo że pierwszy raz dał na Barcelonę. Ten gołąb, co trzyma w rączkach, to zajął drugie miejsce. Może kolega coś na temat tego ptaka powie? To jest gołąb z mojej hodowli. Po prostu w różne krzyżówki tam wchodziły gołębi holenderskich i polskich, także ten gołąbek akurat ma pierwsze miejsce z lotu jako młody. Był jako czteroletni, był zawsze lotowany. W tym roku tylko 3 razy był włożony i po prostu i Barcelonę zrobił. Może kolega ja również gratuluję. No, dziękuję. Tej sukcesu pozwolę, go potrzymam troszeczkę, a pan opowie też o następnym gołębie. To był 7. gołąb u kolegi żurawskiego Stefana, który jest z oddziału Sława Śląska i bardzo ładnie zaprezentował nasz klub w tym locie z Barcelony, co organizował tutaj właśnie Nowy Dwór GMP, nie? Bo drugi kolega ze Sławy bardzo dobrze wypadł też w Łęknicy. Kolega uzyskał bardzo dobry wynik, dlatego że wkładał 4 głębie i otrzymał 2 konkursy, czyli wydolność głowika 50%. Mało kto się może pochwalić takim wynikiem. Zwłaszcza, że 2 razy były 2 gołębie w dziesiątce, nie? Tak. To jest właściwie... A to gołąb z jakiej linii, kolego? Też jest tak, nie sam właśnie hodowli mojej, po prostu dużo krwi płynie, krwi holenderskich gołębi w nich. Pozwolę panie, przytrzymam, a Władek wręczy puchar teraz. Chciałbym koledze Stefanowi Żurawskiemu wręczyć puchar. No, dziękuję. I żeby następny rok nie był gorszy i też był jeszcze większy. No, dziękuję bardzo. Gratuluję, sukcesu. No, dziękuję. Niech pan opowie trochę o swojej hodowli jeszcze. Ja trzymam od dziecka gołębie, praktycznie od szkoły podstawowej należałem do związku. Cały czas się, oprócz, że prowadzę gospodarkę taką dosyć średniej wielkości, to zajmuję się gołąbkami. Nie mam tak czasu, także to też zabrałem 5 dyplomów w tym roku na starych gołębiach w sekcji. Byłem i wicemistrzem, i mistrzem na młodych. W zeszłym roku byłem wicemistrzem na młodych w sekcji. W tym roku jestem 5. No, czyli pasma sukcesów. Teraz na Londyn pan również dzisiaj daje. Też dałem 11 gołąbków, no myślę, że też coś siądzi z nich. Dałem więcej, bo po prostu... No może to mnie podjarało, ten Barcelona, że może coś jeszcze wygram. Podbudowało. No, także... Z Władkiem znamy się już kupę lat, także... Namawiał mnie dawno i parę lat temu, ale ja to lekceważyłem. W tym roku włożyłem tak w przypadku. No i... Sukces. Tak. Czyli w przyszłym roku pan będzie uczestniczył w ramach naszego klubu, spróbuje pan swoich sił. Na pewno mam już parę gołąbków. Jak pan widzi, puchary okazałe, wręczamy to dla mistrzów. I zależy nam na coraz szerszym kręgu hodowców, którzy by z nami tutaj współuczestniczyli. Tym bardziej to ziemia lubuska. Na pewno będzie. No, te pana gołębie są rzeczywiście urokliwe, tu lekkość poddawania skrzydła. To przede wszystkim to jest oznaką jakości tego gołębia. Te skrzydło go nie zmęczyło na tak dalekim dystansie jak Barcelona. I świadczy o tym, że wypuszczenie gołębi bezpośrednio z transportu Polska-Barcelona to jest strzał w dziesiątkę, nie jak poprzez Belgię, Holandię. Czyli tutaj klub GMP zrobił kawał dobrej roboty, czego efektem jest ten gołąbek. Tak. No. Proszę, jeszcze raz gratulujemy. Dziękuję. I zapraszamy. Dziękuję bardzo. Tak trzymać.